Kurde, jestem ciekaw, co powie moja Aśka, jak zobaczy to, co mówisz i usłyszy. Mówiłem, przyjeźdź normalnie, coś zjemy, wypijemy, a ty przyjechałeś na trening. A jak będziemy pili wódkę, to będziesz też pił mniej? Amator. Jaka to melodia? Ja jestem zmęczony, nie chcę mi się gadać. Witam wszystkich po krótkiej nieobecności z mojej strony. Akurat tak się zdarzyło, że moje zawody, jakieś tam jeszcze inne wyjazdy się na siebie ponakładały i nie miałem okazji pojawić się na kanale. Oto ja, Krystian Wolski, dzisiaj w miejscu dla mnie ogólnie nowym. Pierwszy raz tutaj jestem. Być może tutaj widzowie na kanale kojarzą siłownię, bo jesteśmy w Gnieźnie na siłowni Szymańskiej Fitness. Dzisiaj przyjechałem do Marka Olejniczaka, ponieważ razem będziemy startować na jednych zawodach w Anglii na Arnold Classics Sports Festival, więc z Markiem tam jakiś kontakt ze sobą mamy, utrzymujemy i padł pomysł na to, żeby się spotkać przed zawodami, taki jakby odcinek dla Was zrobić. Też jest w planach, żeby podzielić się jakby, może nawet nie podzielić, ale żeby zrobić dla Was dwa odcinki tutaj u Marka i z Markiem, bo Marek chciałby potrenować ze mną plecy, które ja mam rzekomo dobre, a ja chciałem potrenować z Markiem barki, które Marek ma po prostu bardzo dobre, tak? Więc dzisiaj jesteśmy tutaj i będziemy robić trening barków. Marka podpytamy, jak tam oczywiście przebiegają jego przygotowania, jak się czuje, jak się zapatruje też na sezon, jakie będzie miał plany. I po drodze jeszcze sobie pogadamy tam o paru innych rzeczach, które mam w głowie i chciałbym z nim poruszyć. Także ja jestem już w zasadzie lekko rozgrzany. Nie wiem jak tam Marek, ale będziemy powoli przechodzić do treningu. Także dzisiaj Marka trening po Markowemu i zobaczycie, jak trenują chłopaki na zawodowym poziomie w Polsce. Jest i on we własnej osobie, Marek Olejniczak. Jest i on. Mikrofon podłączony. Wreszcie mnie odwiedziłeś. Tak, wreszcie się odwiedziliśmy. Marku, od czego zaczynamy dzisiaj? Jak już chyba wspomniałeś, robimy barki. Tak. Zaczynamy od wyciskania hantli, siedząc na ławeczce, z takim trochę większym odchyleniem oparcia. Dobrą ławkę wziąłem w ogóle? Bardzo dobrą, moją ulubioną. Okej. Aby wyczułeś, że gdzieś tam. Będzie taka progresja ciężaru. Powtórzenia będą podobnej ilości. Zaczynamy od 15, dojdziemy do około 10, może 8. Ale adaptując się do ciężaru, do tego, tak, oczywiście nie wrzucamy od razu do celowego. Będziemy obserwować, jak nasze barki reagują. Sam wiesz, jak to jest, trzeba być ostrożnym. Tak. Także dobra, to może zaczniemy, a później wspomnisz może, jak nie wiem, czy jest jakaś różnica w treningu u Dominika, a jak byłeś na przykład u Mauro pod tym względem. Czy to od ten, ale nie, teraz jeszcze zastanów się, na razie zaczynajmy już. Tak, bo ja jeszcze w dambelce poszukać. No, dobra, tak patrzę na te 25, to bierzemy 25. Okej, tu starsi mają pierwszeństwo. Nie chciałem tego mówić, ale z czystej uprzejmości. Ile ważysz, Marek? Co dzisiaj po perypetriach nocnych, jak ci wspomniałem, mam 117 miałem na tylko, ale tak 119,5, 119, 119 około. Ta waga tak trochę lekko wariuje, bo to jest związane... Ale mniej miałeś rok temu w Alicante. No ja... 113? Nie. Ja ważyłem koło, powiem ci, dzień przed startem, na przykład w Budapeszcie. Tam poprzedni start, dużo wcześniej. Bo Alicante to nawet nie zaliczam tego sezonu, że on się tam odbył, powiem ci. Aha, okej, okej. Okay. Po prostu był. No to... Ja ci mówiłem, nie? Że no. Tak jak ty wspomniałeś swoje Alicante, tak, dlaczego? Tak. Ja cię to tłumaczyłem. Ale nieważne, to poprzednimi latami miałem nawet około 120 dzień przed startem. Czyli wiadomo, byłem nabity wodą i tak dalej, ale byłem już suchy, już byłem twardy. Także wiesz, sugerując samą wagą, która ma mieć jakiś, nie wiem, wpływ na formę, to bzdura. Wiadomo, że ja uważam, że jest zupełnie inaczej, tym bardziej, że mam przygotowania inaczej prowadzone z kim innym. Ale wiesz, typowo robię fokus na tym, co się dzieje, a nie na tym, ile mam na wadze. Wiadomo, że waga jest może jakimś tam... Ja dzisiaj, w tym roku też się przekonałem, że to jednak nie ma znaczenia, chociażby w Portugalii. Odzwierciedleniem jest ta waga może takich zmian, które zachodzą w organizmie. Drastyczny skok też ma jakieś
jakiś sygnał to daje, ale nie to, żeby od razu się tym przejąć, że ta waga jest, wiesz, czymś złym, że ona tak, no, wiesz, nieraz musi się tak działać, u mnie też ta waga wariowała, najniżej zeszła do 117, tak jak teraz, miałem tam już wcześniej przy gorszym wyglądzie, ale u mnie trochę to inaczej przebiega niż zawsze. Plan jest taki, żeby po prostu zrobić wcześniej formę, a potem się nabić, nie? Okay. Dlatego tak to wygląda, nie? Dobra, lecimy. Ja już wiem, czemu ty jesteś taki opalony. Plan był na 15, ale jeżeli tam, ja nawet robiłem 20 więcej, bo... Okej, okay, rozgrzewkowo. Czujesz, że potrzebujesz paru powtórzeń więcej, mm-hmm, to też się tym nie przejmuj, nie? A spróbuj leciutko ustawić w tej samej płaszczyźnie hantel i kość ramienną. Tak. Aha. I zmierzać, wiadomo, do środka, tak byś chciał docisnąć barki do uszu. Tu. Okej. Okay. To, wyczuj ten moment. Reszta cię nie interesuje. Po co angażować się jeszcze? Bo wiesz, jest taki odruch, że te łokcie idą do tyłu, mm-hmm, a niech nie idą do tyłu. Niech barki, ramiona nie będą w jednej linii. O, a. To jest tak, jakbyśmy na klatkę wyciskali, mm-hmm, tylko wiadomo, że jest inny skos. No i dociskaj barki do uszu. Nie chodzi o to, żeby zbliżać hantle do siebie, tylko żebyś jakby tylko barkami dociskał do uszu. To jest takie wrażenie, ale lepszego dopięcia o wiele. No, no. Większe bierzemy. Tak, no stopniowo progresujemy. Są dwie piętnastki, drugą zrobimy też piętnastkę, to może te, nie wiem, te 35, jakieś 30, bo to było 25, no dalej 32 leżą. 32,5, no. To jest popularne, wiadomo, normalny odruch, żeby hantle brać sposobem, nie? Nie lubię. W sensie, wolisz to zarzucić? Jestem chamem, który zarzuca, a to wiem, aha, że to jest takie niezbyt bezpieczne. No ciężko jakby... No, 50 już jest trudno tak zarzucić, no, nie? No i dużo energii się traci. Bo jak nieraz przemachniesz, to się możesz, no, ten biorę kogoś, bo nie chcę się zrywać, żeby wiesz... Niewygodnie mi brać tam tak, wiesz, z kolanem i... Nie, żeby nie sobie lubię podrzucić? Nie, nie lubię, nie, no, jakoś, no, tak mi to... To najlepiej od razu do góry i usiąść z tymi hatami. No, no i czy mówię taką bujankę i już, nie? No. Ale, wiesz, ale jak się nie zblokujesz dobrze, wstawię i... I polecam. Albo jak nie trafisz na siedzisko. No. Dobra, to ja pokażę właśnie, jak to robię. Nie wiem, jak ty czujesz ten moment tego tu. Ty, wiesz co, ja po tej pierwszej serii to już jestem ten. Nie, mów tak, odpuszczasz mnie, ale jest jednak to, żeby właśnie nie robić tu, tylko tu, okay, wszystko. Nawet wiesz, nie ma potrzeby takiego zbliżania, nie? Mhm. To ja pokażę, jak ja robię. A ty pokażesz wersję tą, profesjonalną. To tak samo jak ten program. Wybierasz kasetę profesjonalną, taśmę profesjonalną, tak, czy... Nie wiem, jaka druga jest. Amatorska. Jaka to melodia. No. No jak sobie przypomnieć, to dopinaj, nie? Jeśli. I nie wykręcaj, nie rotuj barku, bo to też jest taki odruch, bo dążysz do tego, żeby utrzymać ramiona w poprzek, wyciskając, nie rotuj. Czyli po prostu łokieć jest na płaszczyźnie, jest tylko to, no, żeby nie robić takiego czegoś, nie? Wiem, że to jest odruch, bo dążysz do tego, żeby mieć w jednej, tak, tak, w jednej osi, nie, nie. A ja jeszcze właśnie mam cały czas gdzieś tutaj... jakby pod biceps, no biceps, no nie, bo to jest przytyp bicepsu, jeszcze na tym. Nie wiem, czy stan zapalny tam jest, taki przewlekły, który mnie boli,
i powoduje dyskomfort właśnie przy wyciskaniu, bo nawet też teraz jak podniosę rękę, to to promieniuje odtąd dotąd, nie? Do przyczepu na kości ramiennej. No, 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 no. I też właśnie z ciężarem nie mogę poszaleć, bo takie 45, no 50 to już podejrzewam, że byłoby wyżygane na kilka... Zrób USG tego. To wiesz, każdy fizjo, gabinet fizjo ma, no, zrób USG. Ja też tą moją panią fizjo, którą mam, to ona, jak jej mówię o jakimś problemie, że mi się wydaje, bo coś, ona od razu dobrze, USG. Dobrze, od razu żelek. I, żelek i jedziemy. Smaruje, ona wszystko od razu sprawdza, nie? Także no. Ja mam, jestem tyle co USG miałem, nie wiem, przez całe życie, jak u niej mam przez ten czas, jak od czerwca współpracuję. Ciągle jestem w żelu, ciągle jestem ten. Dlatego 2,5 godziny siedzę. No właśnie. Dwa razy no. W tygodniu, nie? Pomóc? Nie, nie. Okej. Okay. Ty sam trenujesz, Marek? Sam trenujesz? No, z reguły sam. Powiem ci, że przed zawodami chyba wolę sam nawet, bo wiesz, jak to jest z humorem, nie? Tak, nie myśl o zbliżaniu hantli, tylko o zbliżaniu przednich aktonów. O, 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 o. Tak jest. Tak. Mocno. Dobra. Jedziemy. Hop. Hop. Dobrze. Ostatni. Hop. O kurwa. A dobra, dobra. Zostawimy te same. No, okej. Okay. A ty trenujesz sam, nie? Sam też. Powiem ci szczerze, teraz wszyscy słyszą, że będą widzieli patent. Mam słuchawki w trakcie treningu. Często mam wyłączone, nie? Żeby każdy myślał, że ja nie słyszę go, bo nie chcę, żeby mi... Ktoś przyszedł i gadał. Słuchawki. Nieraz ich nie włączę w ogóle przez cały trening. No. Po prostu... A mam te douszne, nieraz idę pod prysznic, się okazuje, że pod prysznicem mi wypadają, bo się nie czuję, nie? Dobra, Marek, jak już tutaj jesteśmy, to może powiesz o tej różnicy treningowej w stylu amerykańskim a włoskim. Jaka ona jest według ciebie? Wiesz co, jeżeli chodzi o trening, to może obydwa podejścia są intensywne. Może u Mauro było więcej metod treningowych związanych z jakąś intensyfikacją, no. Z tempem, są różne wstawki. To był taki trening, który był mi bliski tej mojej tam wcześniejszej przygody z ciężarami, bo bardzo lubię takie treningi, gdzie się pracuje na czuciu mięśniowym. Mm-hmm. A znowu u Dominika jest nacisk na podstawy. Generalnie ten plan jest prosty. Tak samo wygląda to z dietą. Są podstawowe produkty, które się właściwie oscylują ilościowo, a nie ma takich dziwnych udoskonaleń. Jest bardzo prosta i dieta, i trening. Mhm. Tam trzeba się po prostu... Przestawić i dostosować. Tak, dostosować. Ja też uważam, że często się zapędzamy tak bardzo do przodu, chcąc, wiesz, poprawić swoje wyniki, ale dojdzie taki moment, że jakby tego jest za dużo i no i trzeba się zatrzymać i się cofnąć do podstaw, bo te podstawy zawsze będą miały znaczenie, nie? Nieraz jest tak, że ktoś na bardzo wysokim poziomie umie bardzo wiele, nawet w innych dyscyplinach sportu i nagle jakiś element, powiedzmy techniczny, dajmy na to, nie wiem, ktoś jest akrobatą. Prosta rzecz przestaje mu wychodzić i nie może dalej się rozwijać, bo poziom jest tak wysoki, że powinien już o wiele więcej rzeczy pokazać. Mhm. Załóżmy w swoim układzie. No i trener mówi, wracamy do podstaw, gdzie się uczysz salta. Rzeczy, które są w podstawówce. Tak, na porządku. To jest taki dziennym, przykład, no. Może trochę z autopsji. Mój syn kiedyś trenował akrobatykę i bardzo dobrze mu wychodziło salto takie łamane. I nagle przestał to robić i miał taki moment zawahania. Brak pewności. I trenerka kazała mu wrócić do ćwiczeń, które były na samym początku, gdzie się uczył. Mhm. I bardzo szybko z powrotem wrócił, już mając o wiele wyższy poziom i dalej mógł kolejne elementy dokładać. Tak samo jest tutaj. No, to dotyczy się wszystkich, nie? Dyscyplin. W każdej dziedzinie. Ja
też oprócz tego, że wiadomo, trzymam się tego wytycznych trenera, no i tak słucham organizmu, niekiedy zmieniam coś i mu proponuję, bo wiadomo, że no nie nasza współpraca tak długo też nie trwa, żebyśmy my... Żeby on znał swój organizm, sobie. Tak. Tak, to jest jego propozycja. No, trener zawsze powinien proponować, ustalić coś, ale słuchać tej odpowiedzi organizmu swojego podopiecznego, czy wszystko jest ok. Ja też mu sygnalizuję, że pewne rzeczy są dla mnie trudne czy ryzykowne. Po prostu coś mi nie wchodzi i on szuka rozwiązania. No taka powinna być współpraca, nie? Na zasadzie takiej... obopólnego kompromisu. To nie oznacza, że jak podopieczny powie, że tego nie zrobi, niektórzy tego nie zrobią, bo im się po prostu nie chce i nie chcą dać z siebie więcej, ale no to jest zupełnie co innego, oczywiście, nie? To takiego trzeba albo z nim skończyć współpracę, albo no nie ma rozwoju. No i tyle, nie? Dobra. To moja seria teraz. 12. Mhm. Tylko myśl o technice. Ale obróciłeś za bardzo. Tak. Tak. Tylko w górę. Nie łącz handli do siebie, ale mocno dociskaj. Op. Jeszcze raz. Mocno. Op. Tak. Nie rzucaj tak mocno w dół na ostatnie powtórzenie. Dobrze. To ostatnie może być tragiczne. Dla podłogi. Wiem, że to już jest, wiesz, że koniec i odkładasz, nie? Nie dawaj luzu, nie? Ale nie dla podłogi, ale dla... bardzo wolno opuść, no, nie? No. Żeby nie puścić, że w sensie, żeby napięcie, które jest na mięśniach, tak szybko nie uchodziło. No, bo wiesz, to napięcie rosło z powtórzenia na powtórzenie. I teraz nagle po prostu mu tak odpuszczasz, ten brak kontroli może naprawdę być niebezpieczny. Coś jak zrzucenie po prostu dużej ilości ciężaru. Wiesz, możesz rzucić, ale chodzi o to, żeby nie było ty bezładnie. No, to jest taki odruch głupi, wiem. Taki zły nawyk, ale jak nad nim popracujesz, chociażby partner treningowy powie, dobra, ostatni wolno. Często się tak mówi, ostatni wolno, hamujemy, bardzo wolno, nie? To wtedy tak, bo nawet podłożysz łokcie i hamujemy. I opuścisz kimś. Ty czujesz mój podpór dłoni, ja ci sygnalizuję, jakim tempem opuszczasz i tym tempem opuszczamy razem. Okej. Okay. To tak zrobimy ostatnią serię, bo będziemy mieli 10 powtórzeń. Zostajemy na ciężarze. Możemy trochę dać więcej. Dobra. Więc co, ja wezmę te 50, ale nie wiem, czy sam wrzucę, czy najwyżej jedną mi pomożesz, nie? Okej. Okay. 7. Dobra. Masz taki moment nieraz, że wiesz, że jeszcze dwa byś zrobił, ale ktoś ci mówi, że jak zrobisz te dwa, to możesz dużo ryzykować i mam nieraz tak, że odkładam, że nic się nie stanie, wtedy, ale... Wtedy się zastanawiam, czy te faktycznie dwa powtórzenia więcej coś mi dadzą, no, jak by dały, nie? No. Trzy. Na szybko. Ostatni. Wolno, 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 wolno. I powolutku, powolutku. I teraz dopiero opuść. Tak. Mogłeś rzucić. Nie, już nie. No. Okej. Okay. Nam trochę zajęło, nie? To pierwsze ćwiczenie. No. Ale wiesz, tu rozmawialiśmy chwilę, no to siłą rzeczy. Prosty boczny. Okej, okay. Na siedząco. Możemy też? Możemy na siedząco zrobić. Możemy. Wiesz co? Lubię tą ławkę, bo ona nie jest za wysoka. Można się fajnie no, ułożyć. No, okej. Okay. Ja nie lubię takich wysokich ławek. Bo obijasz to później ten jeszcze, nie? Bo można tak fajnie podciągnąć biodra. O, a tak się zaprzeć. Nie, i zrobimy lekko w przód, nie? Tak, wiesz, w sensie takim, żeby wyłączyć pracę czworobocznych. Okej, okay, a same boczne? Tu, nie? Większość ludzi robi to, że tak, że duży ciężar. Do tyłu. Tak, i ściąganie do tyłu. I pracują czworobocznymi później, nie? No. Dużo kobiet robi ten błąd i kobiety często mają też takie barki zniekształcone, no. Nie? Zawodniczki nawet, kaptury. I tu robimy fazę negatywną 3 sekundy, tak do 3 sekund, żeby utrzymać opuszczanie, nie? To nie poszalejemy z ciężarem za bardzo, nie? Będziemy szaleć intensywnością, ale nie z ciężarem, bo to też jest ważne, nie? Możemy, nie wiem, zacząć... Dziesiątkami? Co? Dziesiątkami? Nie, aż tak bardzo nie. Marek, ja wiem, że ty masz większe barki niż moje.
A jak chcesz 3 sekundy opuszczać, dobra, tam są plus 12? 14. Rób ty. Robisz tym? No. A jak będziemy pili wódkę, to będziesz też pił mniej? Wezmę mniejszy kieliszek. No, parnodzie nie, tam w Anglii w łycki będziemy pili, tak? Tak. Dobra. Znaczy, ja nie wiem jak ty, ja mam ostatni start w tym sezonie, no nie? A... Czyli wypijesz więcej? No ty tam chyba się jeszcze zapatrujesz później na coś, no nie? No tak, dlatego ty nie będę pił. No. Dobra, to Marek powie o startach, a ja zrobię serię, o. Dobra, powiem o starcie, o piciu wódki. Byliśmy na zawodach w Korei z maszyną, wyliną szalą i na końcu nasi przyjaciele z Korei nas chcieli ugościć i wypiliśmy do pysznego jedzenia taką wódkę ich, jak sake w Japonii, to oni mieli taką koreańską. Jako niepijący powiem, że była bardzo dobra. A to a propos alkoholu. I taki reset nam naprawdę wystarczył. Tak nie miałem obrzydzenia, bo ja ogólnie nie piję, bo nawet bym chciał, nie miałbym kiedy. No. Ciągle jadę autem, albo jestem w pracy, albo są dzieciaki, albo... Albo trening, przygotowania. Trening, no. Kiedyś miałem tak, że zawsze 25 grudnia szliśmy do takiego klubu u nas w Gnieźnie i tam... Pierwszy dzień świąt. No i tam po prostu się, znaczy kończyłem. Moja żona mówiła, że ona o pierwszej już ma dosyć. Zaprowadzałem ją do taksówki, jechał do domu i ona mówi, tylko wróć jutro. I wracałem oczywiście elegancki, już trzeźwy, bo z takim metabolizmem to się trzeźwieje. Ale to mi starczyło na cały rok. No ja tak miałem ochotę się napić piwa po Alicante i kupiłem sobie koronę, nie, piwo. Korona jest dobra. Bo lubię. Kupiłem dwie butelki i dwie butelki zostały w lodówce. A to co zmieniło? No po prostu zostały, nie? Nie było czasu wypić. Co ci tak uwagę odwróciło na ten? No wiesz, tutaj po starcie wróciliśmy późno, to zjadłem, wykąpałem się, poszedłem spać. Rano wstaliśmy, to zanim wiesz, zakupy, jakieś tam jedzenie, jeszcze zjadłem śniadanie, poszedłem znowu się położyć, coś tam. I później gdzieś tam od jedzenia do jedzenia i czasu na piwo już nie było. Jak Marek, jeszcze masz chwilę przerwy, to może cię zapytamy, bo ty miałeś ile przerwy teraz? Rok temu, półtora. No, ale ten zeszłoroczny start to tak jakby go nie było, ale no rok, bo Alicante był rok temu. No i później drugi start. Drugi start w tym Budapeszcie był, tak? Nie. Czy gdzie byłeś? Rok temu tylko jeden był. Aha, rok temu tylko jeden. To był, wiesz, taki rok ten dziwny, nie? Że... Nie wiadomo było, co się dzieje, wydarzy, no nie? Okej, czyli teraz jest tak, razem jedziemy na Arnolda. Później 4 tygodnie po Arnoldzie jest Praga. Razem? Nie, ja już chyba nie. Zaczęłyśmy, no to kontynuuj. Nigdy nie mów nigdy. Arnolda też się zastanawiałeś, czy wyjdziesz. Tak, ale tutaj jakby wiesz, troszeczkę inna sytuacja była, bo miałem już zaplanowane większość tego, ale tydzień po Arnoldzie są zawody we Włoszech. Nie wiem, czy wiesz. No na pewno, wiesz co, nie, tak bardzo nie rozkminiałem dokładnie kalendarza, co ile jest po czym.
Wiesz, ja mam w głowie Tajlandię, która jest w grudniu. Aha, ale ty to chcesz się powiązać razem z urlopem od razu, no nie? Niby tak, niby nie. Okej. Okay. No, dla mnie Tajlandia to jest taki ogromny sentyment i co by tam to się kiedyś o tym rozmawialiśmy właśnie, no, nawet mówiłeś. I dlatego nie ukrywam, że nawet jakbym miał jechać tylko na 5 dni, żeby wystartować, wrócić, to byś pojechał. I tak dla mnie to by było bycie w tym miejscu przez chwilę, to jest niesamowite, nie? Okej. Okay. Czyli Arnold i Praga. Takie dwa pewne starty. Praga to myślę, że powinieneś wyjść w Pradze, bo to był twój pierwszy start w pro i to był nasz pierwszy wspólny start, to było fajnie. Byliśmy też blisko siebie. Kurde, jestem ciekaw, co powie moja Aśka, jak zobaczy to, co mówisz i usłyszy. Nie, że już będzie poustalone wszystko, jak ona zobaczy tą nagrywkę, nie? Bo wrócisz do domu i powiesz, że jestem zmęczony, nie chcę mi się gadać. A wiesz... Myślę, wiesz, że... chodziło mi to po głowie dosyć długo, ale wiesz, mój prep trwa już 7 nie. miesięcy. Ale ty jesteś cały czas świeży. Nie, no nie. A poza tym to, wiesz, wszystko w głowie, nie? Głowę poukładasz tak, patrzysz na radę. A poza tym Praga jest blisko. To fakt, to mógłbym, jest fajna jeszcze, mógłbym jeszcze syna zabrać w końcu. Młodego weźmiesz, młody wreszcie zobaczy tatę na zawodach, nie? Tylko nie będzie pamiętał. Powiem ci, że my jeździliśmy dużo do Pragi, nawet jak nie startowałem. A. I Praga jest mega, super miejsce, nie? Kurde, dałeś mi do myślenia. Mają bardzo teraz dobre lody, pokażę ci gdzie. Pójdziemy na most Karola, staniemy sobie z lodami. Będzie na pewno świeciło słońce, ładna pogoda. Tak, tylko że ja już to widzę. No okej. Okay. A poza dobrze tym, że wiesz, fajna oprawa, bo to będą zawody też po Olimpii. Nie no wiem, jaka będzie sytuacja, czy będą mogli tak przylatywać wszyscy. Czy to się nie zrobią zawody znowu europejskie, nie? Dokładnie, no. No, bo jakby nie było, to są dwa światy teraz. Nie ma takiej mieszanki, chociaż wiesz, Europa bardzo mocna jest. No i prędzej Araby do nas przyjadą, tak, czy ktoś, nie? Tu mają bliżej, no nie? Ale wiesz, ta Praga jest super, fajne nagrody do 10 miejsca nawet jest to tak premiowane. Tak jak było 3 lata temu, nie? Nie, no myślę, że warto się zastanowić nad tym. To będzie taki miaż, bardzo duży wysiłek, żeby w sensie logistycznym, żeby tam się znaleźć. Wiadomo, że przeciągnąć dłużej czasowo, te przygotowania. Czasowo, 4 tygodnie. Ale ja wiem, że dobrze nam pójdzie na Arnoldzie i będziemy zmotywowani. Pójdziemy za ciosem dalej. Mówiłem, przyjeźdź normalnie, coś zjemy, wypijemy, a ty przyjechałeś na trening. Nie to. Marek, ja jeszcze mam dzisiaj bardzo dużo do zjedzenia, więc upchnę to w bilans. Fita tu sobie ten. Tak. Palisz i wszystko ten, wszystko co do buzi to w aplikację. A właśnie chciałem zapytać, czy używasz wagi jeszcze? Co? Czy używasz wagi jeszcze, chciałem zapytać, no nie? No używam, no muszę, bo tym bardziej, że ja mam gramaturę podaną w innych jednostkach. To znaczy, wiesz, jedne raz są w gramach pewne rzeczy, raz w uncjach. Jeszcze w ramach ciekawostki, powiem ci, że ostatnio grzałem herbatę w mikrofali. Jest taki paradoks w mikrofali, że czasami zupa jest zimna, a talerz jest gorący. I w moim przypadku było tak, że kubek był gorący, a herbata była zimna. A kubki były jakieś takie kupione, nie wiem, w Home & Juice z cekinkami, jakieś takie posrebrzane, coś tam. A i ten brzeg był metal, ten farba była nagrzana od tego. Coś takiego, nie? No. Już włożyłem kubek, wyciągnąłem i tak, no po prostu złapałem odruchowo, nie za ucho, a za cały ten, no nie? I właśnie na ręce miałem tutaj, taki ten, i to jeszcze w takim newralgicznym miejscu, że wiesz, na zgięciu, gdzie łapiesz sztangę i tutaj pod tym. Tutaj mi się na szczęście nie zrobił pęcherz, nie? No ale tutaj miałem i wszędzie, gdzie teraz nie podejdę, nie złapię sztangę, to... Bałeś się, że sztanga będzie... To tak o! No, że sztanga będzie gorąca. Sztangi nie są gorące. A propos, ale w drugą stronę, kiedyś było tak zimno tu, stare czasy, coś, nie wiem, zimą z ogrzewaniem, że było tak zimno, że się przylepiały ręce do gryfów. Do gryfów, no, nie? Takie nudne to ćwiczenie, prymitywno nudne, nie? Tak, no. Ale powiem ci, że bardzo długo, dawno nie robiłem i jestem taki, wiesz, zaskoczony, bo fajnie się po nim czuję, no nie? Te barki... No, one, wiesz co, tak... Są przepracowane. Całe te barki się angażują. Tak. Nie bodziec.
Wow. To jak to mówię, frajerski ciężar. Ale ty, Marek, raczej nie byłeś nigdy takim... W sensie, no nie wiem, bo nie znam cię aż na tyle i tak długo, ale odkąd śledzę, to te treningi bardziej takie właśnie z dużą kontrolą ciężaru, nie ego-lifty, no nie, czy coś w tym rodzaju, a właśnie bardziej... No wiesz co, trochę musiałem odbić od tego i chociaż niektóre ćwiczenia tu, w tym planie, w tej współpracy inaczej wykonywać, w sensie no nadal poprawnie, wiadomo, dla własnego bezpieczeństwa chociażby, ale może nie w kierunku ego, ale starałem się skupić nie tylko na czuciu mięśniowym, a też na takiej agresywnej trochę formie, nie? Wykonania niektórych ćwiczeń, chociaż takich bazowych. Jeżeli chodzi o obciążenie, to temat bardzo rozległy, niektóry kontrowersyjny, bo nie ma według mnie jednego pojęcia na temat ciężaru, obciążenia i jednej zasady, czym się kierować, no bo wiadomo, że dla osób, które są silne, które stosują trening albo trójbojowy, albo się wywodzą z takiego treningu, albo łatwiej im wykonać ćwiczenia podstawowe i tylko takie, wiadomo, że ich sylwetka będzie inaczej wyglądała i łatwo będzie takim osobom uważać, że ciężar jest bardzo ważny, tak? A znowu, jeżeli takim osobom narzucisz inny rodzaj treningu, gdzie są jakieś metody treningowe związane chociażby z kontrolą ciężaru, zastosowanie jakiejś wstawki, czy określonego czasu trwania poszczególnej fazy i tak dalej, to dla takiej osoby jest gdzie musisz zjechać z obciążeniem, tak. Jest problemem, także ja uważam, że no nie wolno też dzielić, uważać, że jeden trening jest lepszy, drugi gorszy, tylko weź dopasowywać się może do pewnego okresu, w jakim jesteśmy przygotowawczym. Sami się. Tak. Ja oczywiście bardzo lubię trenować z czuciem ciężaru, ale to też do końca też nie daje tych możliwości. Widzę, że ta gęstość mięśnia też jest inna. Tak. Brakuje pewnych rzeczy w rozwoju później, wiesz. Osoby, które trenują, chociażby no, patrząc na tą angielską szkołę, no, cały rok trenują bardzo ciężko, duże ciężary i naraz się nie dopatrzysz, czy one w ogóle trenują inaczej, te osoby. No, no. Wydaje się, że zmienia się tylko protokół i jedzenie. Ale struktura sylwetki jest zupełnie inna, w sensie samych mięśni, no nie? Tak, no ale często u takich osób wychodzą pewne błędy, ja nie chcę komuś wytykać, ale problem na przykład z separacją, nie? Mhm. Że on oczywiście definicję zrobił, bo definicję zrobić to nie jest problem, różne są sposoby na to, ale na separację już jest za późno. Jeżeli on trenuje inaczej, czy tam niepoprawnie, czy nie zagospodaruje sobie jakiegoś okresu na to, żeby na tą separację wpłynąć. Wiesz, można separację poprawiać stosując duże ciężary, nawet wręcz powinno się stosować dość duży ciężar, żeby tą separację głęboką uzyskać, tak? Wiesz, a ja uważam też, że to nie tylko trening, no bo chociażby odnowa biologiczna, fizjo jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o separację, no bo powięzi się do siebie przyklejają. Tak, no bo po takim ciężkim treningu tak powięź jest tak zmasakrowana, jest tak pospinana, jak gleb nam, że no nie jesteśmy w stanie nawet tego treningiem poprawić, tak? Dokładamy? Tak. Dwa? Ja w tym tygodniu, w tym roku trochę inny nacisk postawiłem na fizjo. Uwrażliwiłem mojego fizjoterapeuty na to właśnie, żeby pracował bardziej na głębokich tkankach i na powierzchni. Że jednak tą dużą robotę on też wykona, nie? Jednak raz, że mnie odbuduje, że szybciej się postawię na nogi, a dwa, że nie będę musiał aż tak dużo pracy wykonywać podczas treningu siłowego, zajmę się czym innym. I jednak też to pomaga fizjo. Dokładnie. Dużo ludzi lekceważy to, bo chodzi do fizjo i zaniedbuje. Jak im się coś wydarzy, coś ich boli, to już jest za późno, nie? Kiedyś nie było też takiego, wiesz, to znaczy no dostępny, tylko ludzie nie wiedzieli, no nie? No, tak naprawdę no, bardziej popularne. Wielu ludzi do teraz uważa, że fizjo to jest masaż, nie? I się położą i ma być pogłaskane, ma być, wiesz, wylelane. I to żeby wszystko. Nie bolało, a jak fizjo, zaboli, to już jest... No, a fizjo to tak naprawdę jest trochę bólu, nie? Tak. No niestety. A propos ciężaru możemy zwiększyć. Nie chodzi o to, że akurat duże ciężary trzeba tu stosować, po prostu adekwatnie jest za mały, nie? Okay. Do oczekiwanych rezultatów. Dla każdego każdy ciężar będzie maksymalny, odpowiedni, ale nie można go porównywać względem osobnikami, nie? Wiadomo, jednego, drugiego, na przykład my się nie porównamy, że ty podniesiesz większe obciążenie, ale wykonasz... Tym bardziej, że na scenie to nie ma znaczenia. To przynosi ten sam efekt, jak mój duży ciężar, nie? Każdy ma swój duży ciężar, znaczy duży, odpowiedni. Używanie, wiesz,
mierzenie ciężaru określeniami duży, mały, no to jest takie też trochę nieodpowiednie może do końca. Nie? Skupiasz się na środku pleców? Nie. Też, ale chcesz bardziej z rotatorem i... Nie, staram ciągnę tylko tymi. A ściągnij łokcie w dół. Aha. I obróć łokcie. I wtedy tylko to obudzisz. Wiesz? W sensie pod kątem w dół. O, tu. Tak, żeby najszerszych nie ruszyć. O. To wyłącz. Powiedz, że ja mam ogólnie, na przykład te czworoboczne, tak przejmują u mnie pracę, bo non-stop są, wiesz, wałkowane i stosunkowo silniejsze do tylnej części naramiennego. Dlatego je musisz wyłączyć. Tak, no. I też dlatego ciężko mi jest. Tu już... W przypadku, jak robiliśmy barki, ale tu też podobnie jest przy klatce. I nawet widziałem, Stefan do ciebie zwracał uwagę na to, że nie ściągam... żeby inaczej po prostu tak. pracować przy wyciskaniu, nie? Żeby wyłączyć pracę silnej partii, bo ty nie masz barków małych ani słabych. Ale względem klatki są silniejsze i przejmują pracę. Dokładnie. Dlatego ten priorytetową partię, która, wiesz, organizm zawsze będzie się bronił. On ma wykonać, on nie myśli o tym, że ma wykonać pracę klatką. Jemu każesz podnieść ciężar. I podniesiesz go najsilniejszą. Znaczy energia pójdzie z najsilniejszej grupy, nie? Dokładnie. Dlatego tutaj, jeżeli uważasz, że też czworoboczny przejmuje pracę, chcąc, nie chcąc, jeżeli się na tym nie skupisz, żeby nie pracował, to spróbuj właśnie ułożyć trochę inaczej, zejść z tej linii barków i pracować tylko tym naramiennym, a nie podnosząc do góry, uruchamiając czworoboczny. Właśnie. To musiałbym, wiesz, przy takiej ilości powtórzeń zejść tam ze sztabkę czy dwie nawet z ciężaru. Dobrze, no nie ma problemu. No. Nie? Możemy zastosować tutaj metodę też ławeczki, żebyś nie angażował też prostowników, nie? Bo zawsze jest ten ruch wahnięcia. No. Może też tak, nie? Też. Możemy tak, no wiesz, ja akurat tam tak wyizoluję, że nie muszę, ale nieraz też używam celowo ławki, żeby się skupić tylko na tym, nie? Bo wiesz, zauważ, że linka idzie pod pewnym kątem i to, jak blisko jesteś, to wiadomo, ta długość linki też ma znaczenie. Ja celowo wybrałem taką długą, że ustawiasz się, też nie odchodzimy tak bardzo, chociaż wiadomo, że też by było ok. Ale zobacz, jak bym poprowadził... I zmienia się układ tego. Tak, no, dlatego nie? Trzeba podejść tu, zobaczyć pod jakim kątem będziesz miał tą linkę, jak pod jakim kątem będą ramiona. Patrz, u mnie akurat, żeby pracował tylko na ramienny, to muszę stać tak. Mhm. Ty masz też inną wysokość ciała i też musisz się stanąć inaczej. Ale ściągając w tył, pracuję tylko na ramienny. Jakbym stanął do tyłu i ciągnął nadal, to już pracuję czworoboczny. Dlatego trzeba się dopasować do obciążenia, do przyrządu, nie? I spróbuj jeszcze mocniej rozpychać na zewnątrz łokcie. To też ograniczy pracę czworoboczną. Jak najbardziej na zewnątrz, nie? Ja ci pokażę taką pomoc, jak będę robił z tobą, jak ty będziesz robił. Trochę zmniejsz, tak dla ciebie optymalnie. Ustaw się tak, jak mówiłem, do twojego wzrostu. Już stwierdzimy, że... ale... I teraz tak. Będziesz... myślał o tym, żeby tylko łokciami dotknąć, ale trochę niżej, tu, moich dłoni. Okej. Okay. I tylko napieraj łokciami. Ja mam tak szeroko, żebyś rozchylił szeroko łokcie. Tak. Czy łokcie niżej. O. Tak, i nie dalej do tyłu. Ile masz? 12. I do 15 i potem ci powiemy. 15. I zatrzymaj przy moich dłoniach. Zatrzymaj i teraz tak. Wracasz tylko do przodu, do mojej i z powrotem do tyłu. I te 5, żeby było. Nie odchylę się ciałem. Martwego punktu już. Tak, do upadku. Okej, okay, i rozciągnij. Do końca rozciągnij. I tak rozciągnij. No, żebyś tym rozciągnięciu. Nie pochylaj się, tylko nawet jak zastaniesz. To się cofnąć delikatnie? Tu mocno. Tu, żebyś rozciągnął mocno do przodu. Nie? I teraz możesz skręcić w dół łokcie, to jeszcze więcej rozciągniesz.
Barki opuszczone i skręcone. Tak. Już bardziej nie wykręcę. Tak jak teraz. To wtedy jeszcze pogłębić to rozciągnięcie. No. Jednak czasami z kimś potrenować to jest zupełnie inaczej. To ja jeszcze... wiem, że ty na plecach mi się odegra. Ale ja się bardzo cieszę. Ale wbrew pozorom, wiesz, jak ktoś ma silną grupę, to się tak do niej nie przykłada. Do powiedzenia? Nawet nie, to się, znaczy przynajmniej ja aż tak nie poświęcam temu teraz tyle czasu. Wiem, ale wiesz co, ja nieraz lubię dlatego chociażby się nawet na tej mocnej grupie poświęcić, żeby, wiesz po co, może umieć zastanowić się, jak przekazać to komuś. Czyli szukam odczuć, sposobów, żeby te odczucia znaleźć, bo trudniej jest kogoś nauczyć, tak jak nauka pływania, tak? Najlepszymi trenerami pływania są ci, co nie umieją pływać. Tak wiesz, w ogóle nie umieją, bo znam takich, są świetnymi pływakami. No, tak samo trenerami tak naprawdę najlepsi są nie zawodnicy, którzy mają nawyki, mają swoją jakąś przeszłość, swoje doświadczenia, ale związane tylko z własną osobą, a nie z obserwacją innych. Nie? Najlepszy trener jest taki, który umie obserwować innych i wyciągać wnioski i umieć je zastosować indywidualnie dla każdej jednostki. To jest najlepsze, nie? Właśnie często się wybiera takich trenerów, a nie zawodników. No, ktoś był Mr. Olympia. Dlaczego ci tak naprawdę znani Mr. Olympia tacy nie mają są tych. Trenerami, nigdy nie byli. Oni mieli, ich zadaniem było bycie najlepszym na świecie zawodnikiem, zadaniowość. A nie trenerem. Tak. No nie? Zadaniowość. Jak żołnierze praktycznie. Sorry. I patrz, jak wyciągniesz do przodu, to robisz takie coś, nie? Bo można robić rotację tak, ale nie? Ale kraca cały ruch. Ale dodatkowo pracujesz już w takim ruchu czworobocznym. Chodzi mi o samo rozciągnięcie tu. Fajnie tak czuć na końcu, nie? Ale pracę wykonujemy w jednej płaszczyźnie. Coś mi się wydaje, że to włoska szkoła. I takie potem krótkie ruchy, jakbyś z martwego punktu ciągnął. Potem te krótkie ruchy. Krótko. Jeszcze krótsze. Tak. To często robiłem z Mauro. On nam nieraz kazał robić, siedząc przy modlitewniku, żeby mieć ten zakres ruchu ustalony, nie? No. Ale tu chodzi o to, żeby przenieść do przodu po wznosie w bok. Takie kombinowane. Dużo jest takich, wiesz, wersji różnego rodzaju. Każda wersja jest dobra, bo to jest intensywność. Niektórzy nazywają to od swoich imion. Ale to wiesz, te ćwiczenia są już od dawna, ale jak ktoś wiadomo nazwie coś, no to on je sobie nazwie, nie? Wiadomo, można zmodyfikować coś i już to jest jako wersja nowa ćwiczenia, nie? Pewnie, no może jest wesoło, może ktoś tak lubi sobie sygnować. Ludzie lubią pozostawić po sobie jakiś ślad. Jest jakiś ślad, tak. Pewnie, że tak. Nie? Najważniejsze, żeby z tego były efekty, żeby działało, nie? Przepraszam. To jest tak zwana hiperwentylacja. Często się ziewa na treningu i mówi, ty, ale masz trening. Ziewasz, ale się nudzisz za słabo intensywnie. A to jest, wiesz, po prostu takie natlenienie, że to jest ten taki normalny efekt, nie? No. Chociaż nie powiem, bo ostatnimi czasy miałem tak, że faktycznie chciało mi się spać. No nie na tym treningu. Ja często w klubie tu idę na salę do jogi, biorę koce, wałki, te, które używają i idę kima, nie? Ale taka godzinka w ciągu dnia między treningami to jest najlepszy suplement. Wiesz co, jak robisz, łączysz przed sobą, nie rób do dołu. Okay. Nawet lekko unieś do góry. W sensie nadgarstków, nie skręć. Że jak robisz do góry, to skieruj je tak. Czekaj, no. Unieś bok normalnie, nie? No. Teraz tak, przenieś do przodu i obróć je tu, w sensie podciągając przed maktonem, nie? Tak. Ale zatacz. O, za dużo, Marek. Nie. Jest dobry.
Dobra, bo to już 15. Dzień dobry. Skup się tylko na poprawności, nie patrz na to, czy jest ciężar dobry, czy nie. Będzie okej. Okay. Lekko się odchylisz, że tu już nic nie stanie. Dobrze. Żeby nie zjeżdżać do dołu, no, nie? No. Nosisz w bok, przenosisz i lekko tak, żeby tym przednim aktonem ciągnąć, nie? I wracasz z powrotem i opuszczasz znowu bocznym. Jest tak, tu. Może trzeba myśleć o tylu rzeczach. No tu się nie stosuje dużych ciężarów, nie? A jest jakaś ósemka albo nie wiem. To u ciebie też z małym jest. Ale no właśnie on tak nie teraz ma, wiesz, taki okres mama. Tak. On tato jest jak tylko. Bo tato zaczął wyjeżdżać i się mały trochę przyzwyczaił. Nie, tak. Nawet nie. On jak Aśka na przykład wychodzi i zapomni, że jej nie ma, to jest wtedy tata, nie? A. Ale jak jest mama w domu, to ja nawet wiesz, miski z jedzeniem od niego zabrać nie mogę, nie? No. A wiesz, że wszyscy są przez. No, myślę, większość przyzwyczajona, że to ciągle tata jest, nie? Nie. Ty ciągle nie, nie jest tak. Tak, przecież Aśka nie wstawia story, że jest z nim, bo to. Bo nie ma czasu, bo nie ma vloga takiego jak. No, ale nie. Nawet jak się zamienialiśmy tak, że spaliśmy na przykład jedną noc ja z nim, a jedną noc on, bo się budził na mleko, no to od jakiegoś czasu jest tak, że nawet jak ja z nim śpię, jest spora mleka, to przychodzi Aśka z drugiego pokoju i ona mu daje. Aha. Także... No, mama to mama w końcu. No. Tu fajnie widać, jak się bark rotuje. Bok, przód. O, za szybko. I teraz ktoś to zobaczy i powie, no taki duży robi taki mały ciężar podnosi. To znaczy, że nic nie zrobił ciekawego, nie? Już nam zostało tylko 3,5 tygodnia do startu. Powiem szczerze, że tak się dzisiaj fatalnie czułem, że chciałem do południa, zanim jeszcze przyjechałeś, zadzwonić do fizjo, powiedzieć, że odwołać wizytę, że mówię, pojadę do chaty po tym naszym treningu, zrobię go tak, bo zrobię. I pojadę do chaty, się wcześniej położę i ten. Ale nie, pojadę na to fizjo, nie? Bo wiem, że jakie to ma dla mnie znaczenie, nie? No, potem... na pewno lepiej to wpłynie na ciebie, gdybyś nie tak. Pojechał, no nie? Bo... Jak masz za ciężko, to złap wężej. Czekaj. Za duża guma, nie? A wiesz, to jest spontan, ona taka była. Trochę za duża, ale jedziesz na maksa. Okej. Okay. Tego nie planowałem wcześniej, ale ona była tu, a... A chciałeś coś urozmaicić? Ale gdyby była mniejsza guma, to by było super. No już ciężko było... Zmiana przyrządu, wiesz, jak fajnie wpływa na to, żeby dalej wykorzystujesz ten sam ruch, ale przy innym borstowaniu, nie? Super, nie? No a tutaj jeszcze tym bardziej, że ruch jest taki... jak to powiedzieć? Jeszcze operujący, no nie? Bo przy hantlach to wiesz, weźmiesz zamach i ten hantel jakoś tam tego pędu mu nadasz. Zamach, no nie mogę. No nie da się. Często się też łączy przyrządy wolne razem z gumami po to, żeby... Nie chodzi o to, żeby było trudniej, ciężej podnieść,
tylko po to, żeby była kontrola inna. Tak, tak. Często widzisz, takie popularne jest wykonywanie martwego ciągu z gumą, ale tu nie chodzi o to, żeby było ciężej, tylko o to, żeby to prowadzenie ciężaru było bardziej z większą kontrolą, żeby nie było szarpnięcia. Nie? Dokładnie. Bo często się robi to szarpnięcie, bo duży ciężar, wiesz, tu krzyk, motywacja, trzeba podnieść, nie? A takie równe prowadzenie i równe odkładanie oczywiście, nie? To powoduje, że to napięcie jest cały czas równe i też jest mniej kontuzji, nie? Lubię nieraz zastosować gumy przy takich właśnie ćwiczeniach, nie? Takich trudnych, można powiedzieć, wymagających. Dobra, to zrobimy na sobie... Na suwince chcesz robić to, czy nie? Obojętnie. Ja to nie uważam tego ćwiczenia za moje priorytetowe, to jest, mam je po prostu w planie, ale dlatego, że moją fazą są plecy i to tak się ustawiam, żeby jednak troszkę więcej tymi plecami zagarnąć, pracować. Tą częścią górną niż samym, wiesz, czy robocznym tą częścią. To myślę, że na suwnicy będzie nam lepiej to zrobić, nie? Można. No to dobra. Chociaż może niekoniecznie, wiesz dlaczego? Bo ten sposób, który ja chcę zrobić, wymaga pochylenia, tym, że to nie jest tylko unoszenie w górę, a przy takim ustawieniu lekkim do przodu, pochylonym ciele, jest ściąganie trochę w tył, nie? Suwnica będzie ograniczała. Ale ustawiając się w ten sposób, będziemy nieruchomo, znaczy przyrząd będzie nieruchomy, my do niego się dostosujemy. Jeżeli mamy wolny przyrząd typu sztangę, to możemy go dopasować do siebie, możemy mieć większą swobodę przy dopasowaniu, nie? Ja, wiesz, martwego też nie robię, jako takiego z ziemi. Ty robisz, nie? Takie rzeczy robisz. Ostatnio zacząłem tylko, ale tak przez bardzo długi czas też nie robiłem. Robię rak pula. Takiego ustawienia jak tutaj raków, ale podest taki. Tak, mam sztangę pod kolanami. I wiesz, i... Sam prostownik. Naprawdę najszerszy, nie? No. Chodzi o najszerszy dół. Wiesz, co jest fajne jeszcze do zaangażowania bardziej najszerszego do tego? Guma. Guma, no tak. Nie? Taka, żeby... Tylko ona musiałaby być zaczepiona z przodu. Żeby oporowała ci sztangę, tak o. Albo pod stopami, tak? Nie. Tutaj. Nie? Masz zaczepioną gumę tutaj i tam. No. Wtedy wymaga to od ciebie ściągnięcia łopatek i aktywacji najszerszej do tego, żeby przyciągnąć sztangę do siebie. Uciągnę w górę i w tył. Tak. No. Ja pamiętam, że jak kiedyś to miałem w planie, to no tam nawet, wiesz, ciężaru dużego nie używałem, a te plecy były tak zmasakrowane po samej jednej serii ciągów takiej roboczej, że no naprawdę zdawało się. Spróbujemy, jak zrobimy plecy następnym razem, co? Okej, możemy zrobić. To się też sobie kombinuje, bo można gdzieś tam, gdzieś indziej to się... No, jakby, wiesz, raki ustawić, to... Wiesz, mamy tutaj to, ale to było dwie gumy trzeba było, nie? Nie mam aż tylu gum. Hantel się da tam nawet, no nie? No, bo ten opór nie musi być tak duży. Nie, tylko tyle, żeby zaakcentować... Tak. Żeby spiąć łopatki, nie? Tak, no. Okej, dzisiejszy trening tutaj z Markiem, profesorem od barków, mamy zakończony. Za tydzień, tak? Za tydzień? Za tydzień, za półtora widzimy będzie się. Będzie dogrywka. Będzie, tak, będzie rewanż. Z mojej strony będziemy robić plecy. Dla mnie bardzo się cieszę, że przyjechałem, bo też miałem ostatnio, znaczy, tak jak ty dzisiaj wspominałeś, troszeczkę gorszy dzień, bo to jakaś infekcja, to coś tam. Ja miałem ogólnie gorszy czas i po zawodach w Alicante i taki demotywacyjny, więc trochę takiej świeżości tutaj złapałem. I no, nie będę ukrywał, Marek jest dla mnie takim bym powiedział, troszeczkę tatą kulturystycznym. Na ręce bo, nie wezmę, nie bo zaczęliśmy, jakby ten kontakt nam się zaczął 3 lata temu w Pradze, gdzie razem startowaliśmy, to był mój debiut, a ty już no tam któryś raz z rzędu. I tam później to, co rozmawialiśmy, co mi powiedziałeś, to takie było właśnie motywujące, budujące i mam sentyment do tej Pragi, jak wspomniałeś.
Także dzisiaj też mi tutaj troszeczkę już w głowie... Ja odpowiedź znam. W głowie ruszyłeś. Aśka się dowie, jak obejrzy. Aśka się dowie, jak obejrzy, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment mamy 3,5 tygodnia do zawodów w Anglii, do Arnold Classic i no co? Z mojej strony dla Ciebie to oczywiście wszystkiego najlepszego w trakcie tego preparatu, jak najmniej takich rzeczy, aczkolwiek będziemy się jeszcze widzieli, to pewnie o czymś porozmawiamy. Na pewno będziemy się dalej motywować na treningach, później na backstage'u, dokładnie. Bo planujemy być z sobą do końca. Jakkolwiek to brzmi. Na pewno zobaczycie, jak to wygląda przed startem, jak wyglądają nasze ostatnie godziny, ostatnie chwile przed wejściem na scenę. Każdy z nas wnosi swoją najlepszą wersję, będzie się starał wnieść najlepszą wersję siebie. Krystian swoją wersję ze startu na start coraz lepszą wnosi, jak widzieliście na poprzednich startach, bo już sezon zaczął bardzo wcześnie. Ja jestem taki jeszcze troszkę ospały, bo z zeszłego roku, ponad rok mam przerwy od startu. Ja miałem 3, 2,5. No, ale ty wszedłeś takim mocnym uderzeniem. No tak. Nadal jesteś świeżą krwią. Ja już jestem trochę zaschnięta krew, ale gdzieś tam można ją jeszcze rozrzedzić, żeby płynęła nadal. I więcej to jest płynów. Fajne, bo ja również mam z twojej strony ogromną motywację. Się cieszę, że możemy startować. Wiadomo, że sobie pomagać, wspierać się i rywalizować, bo rywalizacja jest częścią, jakby nie było wsparcia, bo każdy jeden drugiemu ten poziom podkręca. Dokładnie. Także chodzi o to, żebyśmy byli oboje zadowoleni z tego, co na tej scenie pokażemy. Reprezentujemy ten sam kraj. Także będziemy polską siłą, jak to mówią nasi kibice. To są bardzo ważne zawody, gdzie sam start jest bardzo dużym wyróżnieniem. My oboje się cieszymy. To jest mój drugi Arnold. Mój pierwszy. Tak, ale zobaczysz, jakie to jest ogromne wrażenie startować na zawodach sygnowanych przez ikonę, która dała nam, wiesz, te początki w ogóle w treningach. I w ogóle od tego się zaczęło na pewno u Ciebie również ta przygoda z kulturystyką. Co by nie było, za 3 tygodnie pokażemy Wam naprawdę się z mega dobrej strony. Tylko trochę nas wspierajcie poza, z Waszymi szkiełkami telefonów, bo to nam się też również przydaje. Oczywiście hejt też jest wskazany, bo to nas raczej motywuje, a nie osłabia. O to się martwić nie musimy. I za tydzień spotykamy się. Również u mnie, tak, też tak. Przyjedziesz i będą to plecy, będzie to druga część naszych przygotowań. Na pewno się wiele przez ten tydzień zmieni, może my pokażemy naszą formę na mojej takiej ściance tutaj do pozowania. Mam taką... Dzisiaj nie, bo dzisiaj jestem na flaku, a Ty jesteś za duży, jesteś po refidzie wczorajszym i to jest, wiesz, to jest niesprawiedliwe. Okay. Za tydzień będzie porówno i pokażę Wam takie miejsce, gdzie robię checkingi dla mojego trenera, a Krystian zrobi dla swojego. Dla swojego. I co? I do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo, oczywiście zapraszamy do komentowania, zostawiania łapek w górę, samych łapek w górę. No i subskrypcja kanału, udostępnianie i widzimy się, tak jak Marek wspomniał, za tydzień. Pa, pa.